Dziś jest sobota, 26 marca. Ja nazywam się Mateusz Patelan i zapraszam na skrót tygodnia. A w dzisiejszym odcinku... Strajk w elektrowni coraz bardziej prawdopodobny. Morsowali dla Gabrysia. MOPS wypłaca świadczenia uchodźcom z Ukrainy. Bobry budują tamę na Rakówce. 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala po wypadku. Budowa drogi łączącej osiedle Okrzei i Dolnośląskie zmierza ku końcowi. Koniec maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału, aby nie ominął Was żaden nowy odcinek Skrót Tygodnia. Piszcie też w komentarzach, jakimi tematami powinniśmy się zająć w następnym odcinku. Wasz głos jest dla nas naprawdę istotny. 2 tygodnie temu informowaliśmy o podwyżkach, których żądają pracownicy elektrowni Bełchatów. Niestety negocjacje z zarządem się nie powiodły, więc w zakładzie rozpoczęto referendum strajkowe. Energetycy oddać swój głos mogą od poniedziałku, a głosowanie potrwa do 4 kwietnia. Pytanie referendalne brzmi, czy jesteś za akcją protestacyjną ze strajkiem włącznie w przypadku braku porozumienia płacowego? Przypomnijmy, że żądania pracowników to wzrost pensji o przynajmniej 850 zł. Związkowcy szukają też alternatywnych metod strajkowych. Zachęcają na przykład pracowników do zadbania o swoje zdrowie i masowego pójścia na L4, co może doprowadzić do braków kadrowych. Kilkaset osób wzięło udział w charytatywnym morsowaniu dla Gabrysia. Chłopczyk urodził się z rozszczepem dłoni i stóp, wadą genetyczną, która utrudnia mu normalne funkcjonowanie. Kilka operacji już za nim, ale droga do pełnej sprawności jest długa. Przed nim operacja, która kosztuje ponad 150 tysięcy złotych. Imprezę pod hasłem Podaj pomocną dłoń sportowo dla Gabrysia zorganizowała grupa Lodowate Babeczki z Bełchatowa. Na Wawrzkowiznę przyjechali jednak ludzie z całego województwa, często przebrani w najrozmaitsze stroje. Zobaczyć mogliśmy m.in. księdza, pannę młodą, policjantki czy wikingów. Charytatywną akcję połączono z konkursem na najlepsze przebranie i topieniem marzanny. MOPS w Bełchatowie przyjął już od pierwszych uchodźców z Ukrainy wnioski o wydanie jednorazowej zapomogi w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje tym, którzy są zarejestrowani w Polsce i posiadają numer PESEL. Jak na razie PESEL otrzymało około 200 z 600 zarejestrowanych w mieście obywateli Ukrainy. O wsparcie finansowe w wysokości 40 zł na dzień mogą się też ubiegać osoby, które przyjęły uchodźców pod swój dach. Tymczasem do bełchatowskich placówek edukacyjnych uczęszcza coraz więcej ukraińskich dzieci. W szkołach podstawowych jest ich już 93, a w przedszkolach 13. Bobry ponownie dają sobie znać. Tym razem chodzi o budowane przez nich tamy na Rakówce na obrzeżach miasta. Przewrócone drzewa częściowo blokują przepływ wody i pokazują, w jakim stanie znajduje się bełchatowska rzeka. Przy tamach zbiera się błotnista maś i wszelkie śmieci, które do Rakówki wyrzucają mieszkańcy Bełchatowa. Znaleźć tam możemy m.in. plastikowe i szklane butelki, kawałki drewna, styropian czy nawet walizki. Magistrat zapewnia, że miejskie służby posprzątają powstały bałagan. Najpierw muszą jednak uzyskać stosowne pozwolenie, bo bobry są pod ochroną i nie można niszczyć ich tam. Jeśli to się uda, rozbiórka może odbyć się w terminie wiosennym do 15 kwietnia, bądź letnio-jesiennym od sierpnia do października. Co jeszcze wydarzyło się w tym tygodniu? Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w miejscowości Strzelce Małe w powiecie radomszczańskim. Kierująca Fordem Focusem nie ustąpiła pierwszeństwa kierowcy Volkswagena, w wyniku czego doszło do zderzenia. Nieprzytomną kobietę zabrała karetka, a jej 8-miesięczne dziecko przewieziono do szpitala w Bełchatowie. Policja nadal wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. W listopadzie rozpoczęły się prace nad budową ulicy, która połączy osiedle Okrzei z osiedlem dolnośląskim. Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2023 roku. Wykonawca twierdzi, że prace idą na tyle sprawnie, że drogę być może uda się oddać nawet pół roku przed czasem. O ile oczywiście nie pojawią się nieprzewidziane trudności. Maseczki towarzyszą nam już od 2 lat. Choć obostrzenia zmieniały się na przestrzeni czasu, to przez cały okres pandemii musieliśmy zasłaniać twarz i usta w przestrzeniach zamkniętych. Teraz się to zmieni. Od poniedziałku 28 marca maseczki trzeba będzie nosić tylko w podmiotach leczniczych. Znikają także przepisy związane z izolacją i kwarantanną, także dla osób przybywających z zagranicy. I to już wszystko na dziś. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału,
aby nie przegapić najnowszych odcinków Skrótu Tygodnia. Dajcie też łapkę w górę i podzielcie się w komentarzach waszymi sugestiami na temat rozwoju naszego kanału. Zaglądajcie też na portal Dzień Dobry Bełchatów, gdzie znajdziecie najnowsze informacje z miasta i regionu.